Szanowni Państwo, w tegorocznej edycji konkursu Innowacyjny Rolnik wpłynęło do nas kilkadziesiąt zgłoszeń od naprawdę wspaniałych, niesamowitych rolników z różnych branż. Dla jury, w skład którego wchodził pan prezes Podhajski, mój kolega Krzysztof Wróblewski, również drugi redaktor naczelny tygodnika, oraz ja, no, wybór tego gospodarstwa nie był prosty, nie był łatwy, no, ale przyjęliśmy zasadę, że by przede wszystkim nagrodzić te gospodarstwa, które wyróżniają się pomysłem na swój rozwój. Braliśmy przede wszystkim też pod uwagę sam pomysł, a nie budżet, jaki gospodarstwo miało przeznaczyć na te innowacje. Dziękuję bardzo. Panie prezesie. Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć w zasadzie, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się dołączyć do tej inicjatywy Tygodnika Poradnik Rolniczy. W szczególności dlatego, że innowacyjność, jak sami Państwo widzą, wpisuje się w tematykę naszych spotkań i debat w ramach Europejskiego Forum Rolniczego. I jak się też przekonamy, ta innowacyjność nie dotyczy tylko i wyłącznie dużych inwestycji dedykowanych dla dużych gospodarstw, ale również może się sprowadzać do pomysłu na nowy produkt, nową usługę realizowaną w ramach małego gospodarstwa. I myślę, że takich laureatów dzisiaj poznamy. Gratuluję dla nagrodzonych gospodarstw. Dziękuję. Za chwilę ich poznamy. Dziękuję bardzo. A ja jestem dumna i szczęśliwa, że w obecności znakomitych gości z zagranicy możemy tylko cztery gospodarstwa, ale znacznie więcej jest w całej Polsce i liczę, że konkurs będzie trwał. Proszę Państwa, w kategorii innowacyjne gospodarstwo rodzinne tytuł innowacyjnego rolnika 2019 zdobyli, możemy już dawać film, Monika Klarzak i Łukasz Stefaniak. Zapraszam, prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne, nieco ciszej dźwięk, w województwie łódzkim. Nastawieni są na produkcję mleka, gospodarstwo znane w środowisku. Innowacyjnego rolnika 2019 zdobyli Justyna i Jacek Bednarek. To właśnie te inteligentne pszczoły w Państwa gospodarstwie prowadzą zagrodę pszczółki przyjaciółki, która położona jest w Katarzynowie w województwie wielkopolskim. Tworzyli zagrodę, aby promować znaczenie pszczoły i owiec środowisku, turyści mogą dać od trasą dostawić produkty, ale korzystać także z innowacyjnego i palarni. Jest to innowacyjny zamek konferencji powietrznej z lat, który jest prawdziwą rewolucją w leczeniu chorych produktami szczelnymi. Proszę Państwa, ogromne brawa. Bardzo dziękujemy. Dołączą do nas w kategorii rolniczy handel detaliczny tytuł innowacyjnego rolnika 2019 zdobyli Bogusław i Stanisława Węcel. Widzę tu pana Bogusława. Prowadzą niewielkie gospodarstwo rolne pod Bełchatowem. Przez wiele lat pan Bogusław Węcel sprzedawał miody.
Można miody pokazać, można pyłek makarony pokazać. Tutaj te miody są, więc jeszcze pokazuje się te makarony. Ciekawostka, bo jak się wystawi i jak się tam jeszcze mówi, że i to nie, że z buraków, spytają się, czemu taki kolorowy, ale że z pokrzyw, no to od razu z pokrzyw chcą, prawda? Czwartej kategorii. Przedsiębiorstwo na wsi, tytuł innowacyjnego rolnika zdobył Robert Domżał, którego dzisiaj reprezentuje syn Jakub, czyli pan Jakub dotarł. Wielkie brawa dla rodziny państwa Domżału. Prowadzą wieś Jeżu pod Koszalinem, własne gospodarstwo oraz dom konopi. Projekt dom konopi powstał w oparciu o zapotrzebowanie wysokiej jakości produktu od konopi ziemi. Wyróżnia się przede wszystkim dbałością o jakość produktu, zaczęliśmy nazywać, czyli dobrą marką, także innowacyjnymi rozwiązaniami w internecie. No, intrygująca jest ta matcha z konopi, więc trochę japońsko-polski mariaż, ale ufam, że zdrowy. Proszę Państwa. I teraz tak, to czego nam robić nie wolno, przyklejać się do tej ściany. Fotoreporterzy obiecali mi, że podrą mnie na kawałki. Tu stajemy, żeby był piękny kadr, nawet jeśli zostały, bo to jest, panowie, czas dla was. Ogromne brawa. Ci ludzie, których widzimy, pokazują, przekonują nas, że to się dzieje, proszę państwa, to się dzieje naprawdę. A tu widzimy ponad głowami nagrodzonych. Bardzo Państwu dziękujemy. Już zapowiedź. Śledźcie Państwo strony tygodnika, bo niebawem ruszy kolejna edycja konkursu i ufam, że spośród siedzących tutaj rolników będziemy nagradzać przynajmniej jednego. Byłby to też ogromny sukces forum. Proszę Państwa, minister, bardzo Państwu dziękujemy. Minister Zagórski mówił o wiedzy. Więc teraz takie półtorej minuty wiedzy o partnerze strategicznym tego forum. Jest to firma. Powiem, że jeden ze sponsorów Formuły 1. W marcu Kubica się ściga. To a propos, nie wiem, czy minister Soska jeszcze jest, że było 4-1, 6-1, 3-1, ale może jeden Kubica zwycięży na tym torze w Australii i troszkę nasze, to już tak żartobliwie o tej porze, ale pokażmy jeszcze film partnera strategicznego. Jutro, proszę Państwa, od 8 jest rejestracja, bo już o 9 rozpocznie się panel z udziałem pana premiera Mazowieckiego, pana Morawieckiego, a powiedziałam? Tak? Morawieckiego. Premiera Mazowieckiego też miałam przyjemność poznać i rozmawiać. I szanuję pana komisarza Phila Hogana oraz prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. O 9 równo wystartujemy z panelem, a później nagroda imienia marszałka Józefa Ślisza. A już za chwilę jest kolacja w foyer na pierwszym piętrze. Bardzo Państwu dziękujemy za cierpliwość, za obecność, za otwartość i za te cudowne zmiany, które Państwo wprowadzają wszędzie tam, gdzie Państwo są. Dziękuję bardzo.